i oddaję głos radnym. Przyszedł nawet naszym gościom, którzy chcieli zadać jakieś pytania albo Straży Miejskiej, albo policji. Proszę. No to może ja. No ja już zwróciłam się do Komisji Środowiska. Proszę Państwa, ponieważ śnieg tego nie przykrył, w związku z tym ja bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę gospodarzom terenów. Dokładnie chodzi o teren między Szpitalem Narutowicza a przystankiem tramwajowym. Chodzi o te takie zarośla, gdzie no, jest straszna ilość śmieci, nieopisana ilość śmieci i no niestety świadczy to o wizytówce naszego osiedla, naszej dzielnicy i coś trzeba będzie z tym zrobić. To, ten teren zanieczyszczony ciągnie się aż do Kauflandu po prawej stronie. Natomiast nie jest koniec na tym, ponieważ dalsze tereny zaśmiecone to z kolei po drugiej stronie torów tramwajowych, aż do pętli tramwajowej. Po lewej stronie tym razem. Naprawdę coraz więcej śmieci różnego typu przybywa i ja się obawiam, że nawet są to śmieci, które już całkowicie zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Także no, trzeba będzie tutaj podjąć jakąś interwencję. Nie być śmieci. No właśnie. No. Bardzo dobrze. Tak, po lewej stronie w kierunku pętli. Wzdłuż tych bloków nowych po lewej stronie. A to, to jest tak, to jest prąd bliska jeszcze. Między torami tramwajowymi a szpitalem narodowym. Dobrze, dziękuję. Niesamowity teren zanieczyszczony. Chciałam spytać za ekranami na wysokości tych hoteli tutaj przy Azorach. Tam takie śmieci są, że naprawdę nie wiem, kto to sprzątać ma. Mieszkańcy. Nie. Prezesa. To jest na Wielkoternowska Makowskiego na wysokości tych hoteli. Tam przystanek 172 jest. Nie, jest fatalne. Nie. Ulica Stawowa, tocząca się budowa dwóch dużych deweloperów, duża budowa. Problem od dłuższego czasu z błotem na drodze. Brak chodników. Kierownik budowy lekceważy rozmowy ze mną. Nie wiem, czy dzisiaj się ktoś od Państwa tam pojawił. Próby były podjęte. Nie, było zgłoszenie, to jest, mówię, temat, który należy bacznie się temu przyjrzeć, bo mogą jeździć, natomiast no, powinni zadbać o porządek. I kolejne sprawy to jest ulica Ojcowska na wysokości placu motorowego. Prywatna działka zaśmiecona niesamowicie. Na wysokości czas? Plac Łomotowego, Ojcowska, no, nie podam numeru. Myślę, że charakterystyczne miejsce. Na wysokości przystanku autobusowego po prawej stronie. Działka, tylko trzeba stanąć i spojrzeć na tą działkę i wtedy obraz śmieci wyjdzie. I róg ulicy Ojcowskiej i Sosnowieckiej to jest trzeci temat. To jest działka, która też jest mocno zanieczyszczona. To jest fragment spalonego domu, który został bez opieki, tam się toczą różne postępowania, natomiast zagraża to, nie będę się bał powiedzieć, w życiu, to co tam się znajduje na tej działce. Proszę? Na wybuchowe materiały? Nie, dom jest w stanie agonalnym, który uległ spaleniu. I tyle do Straży Miejskiej, dziękuję ślicznie. Czy ktoś jeszcze? Pan Jedeusz? Ja po raz kolejny zgłaszam tą prywatną działkę przy Imbramowskiej 7 koło Pizzerii. No, próbowaliśmy rozmawiać z właścicielem tej działki, bo tam chwasty zasuszone są, odpowiedzieć taką roślinność na swoim terenie, że to jest jego roślinność, natomiast na uwagi o te zaśmiecenie i śmieci powiedział, że to są jego minerały, więc może czas, by wreszcie Straż Miejska po prostu zaczęła egzekwować od niego porządek, bo nie ma takiej możliwości, żebyśmy my rekultywowali zieleń wokół bloków, kiedy on po prostu rozsiewa te kwasy. Czy też może odniosę jeszcze do pana, bo jeśli chodzi o śmieci, to najbardziej, to tutaj kwasy, no sprawdzimy, natomiast
nie ma na chwilę obecną obowiązujących, nie ma przepisów, które nakazywały właściwą nieruchomości kosić trawy, także tutaj... No nie, ale śmieci... Nie, 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 tylko chciałem też odnieść się jakby do zielenia, proszę. Ja do policji chodzi o ścieżkę rowerową, która kończy się tutaj pod mostem. Dalej nie powinni zjechać chodnikiem, powinni zjechać na drogę. Nikt tego nie przestrzega, nie wiem, czy tam bardziej to oznakować. Jadą tam koło ośrodka zdrowia, koło Tychoczyńskiego, Radzikowskiego, tam jest dla przyciąg. Roztrącając wszystkich po drodze, trąbiąc, no, znaków używając, wszystko, tylko żeby, bo on jedzie dalej. Nie ma już takiego prawa. Bo tam jest koniec, kajko nie zjechać na pani Jednoroszu. To musiałby stać. Pani Jednoroszu. No, to musiał stać, nie wiem, jakieś oznakowanie, żeby dać. Pana komendanta, właśnie pani Jasia, tam mówi. A pan przeszkadza, wraca do tego. No, ale tak. Pani Słuchaj pisze. Tak, Pani Słuchaj pisze. Proszę bardzo. Dobrze, dobrze, dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę. Ja mam prośbę do policji, bardzo ważną i taką bardzo proszę wziąć to pod uwagę w sposób taki dość serdeczny. Od jakiegoś czasu wiadukt na przedłużeniu ulicy Siewnej, Rysiewicza w bok wzdłuż toru kolejowego, nasypu kolejowego. Jest nieoświetlony, bo niestety dzielnica od 20 lat nie może tego terenu oświetlić, bo jest kolejowy. Mimo to, że mieliśmy pieniądze, kolej nie wyraża zgody na postawienie tam słupów oświetleniowych. Ale ostatnio dochodzi tam do bujek. Ostatnio kobiecie wyrostki małe, tak jak 15-16 lat, przypuszczam, że z pogotowia opiekuńczego z góry, wyrwali zakupy, wyrwali torebkę, pobili kobietę starszą, a bójki są tam nagminne. Nawet chyba mieliście zgłoszenie, tam był ostatnio jakiś napad z nożem, nie? To jest wiadukt kolejowy nad Siewną i w prawo wzdłuż ulicy Rysiewicza ani jednego światła. Z jednej strony zaciemnia nasyp kolejowy. Warto by tam, Panie Komendancie, po prostu przyjrzeć się temu terenowi. No, na Siewnej jest wiadukt, kolejowy wiadukt. Za rondem w kierunku Witkowic jest wiadukt kolejowy na Siewnej, bo do mostku na Wądole jest ulica Siewnej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos? W takim razie ja to wolę zgłosić. Odwiedzę Straży Miejskiej taka, że rejon ulic Siewaszki Wobrzeckiej Reja, tam jest taka górka saneczkowa. To jest prywatna działka, w której były jedna lub dwie działki. W chwili obecnej to tak naprawdę jest niesamowite blisko śmieci, ale co mnie zdawałem sprawę, jak bardzo jest tam źle, dopóki tam nie ściągną jeden z mieszkańców. I naprawdę sytuacja wygląda nieciekawie. A druga rzecz to takie pytanie, raczej nie zgłoszenie, bo słyszałem, że w dzielnicy 5 spółdzielnia Płobzu bodajże ma tak zorganizowaną współpracę z Strażą Miejską, to nie wzywają Straży Miejskiej, jeśli chodzi o identyfikatory, tylko mają jakieś osoby, jakby, które mogą zrobić zdjęcie i zgłosić to jakby bez wzywania Straży Miejskiej. Oczywiście funkcjonuje tak, jeśli tak, to jak to ludzie mają robić, żeby mogły takie osoby, nie wiem, wynająć, wyznaczyć. A to nie ORMO jest? Znaczy, nie ma to nie chodzi o orzeł, tylko chodzi o to, żeby strażnicka nie musiała iść do identyfikatora. Znaczy ja słyszałem, to tylko nie do końca. Znaczy nie do końca sprawdzałem to, czy to rzeczywiście jest potwierdzone, że tak jest. Natomiast można coś takiego zrobić. Po prostu praktycznie to wygląda tak, że nawet jeśli osoba tam, która widzi to wydarzenie, zrobi sobie zdjęcie, musi i tak być przesłuchana w charakterze świadka. Osoby, która to widziała, także no tutaj sąd nie przyjmie takich materiałów bez zeznań osoby, która... Czyli ta osoba musiała się liczyć jeszcze z tym, że będzie... W tym momencie samo przesłanie zdjęć nie powoduje wzięcia dalszego postępowania. Tak to wygląda. My odpisujemy, że prosimy o przyjęcie świadka w takim przypadku, jeśli mamy zgłoszenie. Czyli spółdzielnia mogłaby to tak zorganizować, ale musiałaby znaleźć taką osobę, która też się będzie starała. Która będzie świadka. To wydaje mi się, że to jeszcze bardziej będzie skomplikowane. Tak to wygląda. Tak samo podam na przykładzie kamer. Wcześniej pracowałem w Nowej Sącie. Tam jest operator monitoringu, który na całą dobę jakby ogląda te kamery i ogląda ten obraz tych zdarzeń. Tam mimo, że był świadkiem, sporządził notatkę z takiego zdarzenia, jeszcze na ogół sądy go wzywają i musi potwierdzić to jeszcze na protokół. Czy to wykroczenie, czy to przestępstwo. Także
tak to wygląda, a tym bardziej tutaj zdjęcie. Jasne, dobra, to tyle, jako że nie widziałem kolejnych zgłoszeń, to dziękuję bardzo.